Witam serdecznie wszystkich maniaków na pierwszej grze amerykańskiego finału Intel Extreme Masters. Jest to oczywiście wersja amerykańska. Naszymi graczami będą tutaj QXE, który gra jako niebieski teran. Jest to gracz amerykański, znany chociażby z tego, że jest świetnym mapmakerem. No i oczywiście tutaj Steam Liquid Invitational numer 2 chociażby, z kilku innych bardzo interesujących turniejów. Jego przeciwnikiem tutaj jest Phoenix, gracz peruwiański. Znany w StarCraftie 1 odrobinkę tutaj, zwłaszcza ze względu na takie swoje cheese'owate podejście do gry. Były członek klanu Fnatic w StarCraftie 2. Tutaj dostał się do Intel Extreme Masters dzięki wygraną w dwóch Wolf Cupach, jeśli dobrze pamiętam. No i obaj gracze rozpoczynają tutaj TVT na Metalopolis TVT. Mój ulubiony Mirror Matchup, jeśli oczywiście kojarzycie z tego, co mówiłem w moich poprzednich replayach. Bardzo zróżnicowana gra. Na początku oczywiście pełnej wersji w becie StarCrafta 2 miało miejsce tutaj takie ewidentne, coś w rodzaju takiego matchupu pod tytułem Mutalingi i Scourge w StarCrafcie 1, jeśli chodzi o ZVZ. No, czyli coś dosyć nudnego. A chodzi mi tutaj oczywiście o czołgi oraz wikingi, które były, można tak powiedzieć, plagą tego matchupu. W tym momencie mamy tutaj dosyć dużo ciekawych zagrywek, jeśli chodzi o TVT. Może tutaj dużo z nich zobaczymy. QXE jak na razie buduje pierwsze swoje baraki, także rafineria jest budowana. W bazie Phoenixa no, nic nie odbiega także od normy, więc obaj gracze decydują się na taki, można powiedzieć, dosyć zrównoważony build, stawiający tutaj na równi ekonomię oraz szybkość budowania jednostek, tych pierwszych jednostek oczywiście. No i technologie, mamy tutaj rafinerię, więc nie będziemy widzieć żadnych marine pushów z 3-4 baraków naraz. QXE morfuje już oczywiście swój command center w Orbital Command. I taka sama sytuacja oczywiście jest w bazie Phoenixa. Mamy tutaj dosyć ciekawe położenie supply depota. Będzie on spotował jakiekolwiek reapery, które będą tutaj wskakiwać. I świetnie, QXE nie jest chyba w stanie powiedzieć w ogóle, co się dzieje w bazie jego przeciwnika. Podczas Phoenix w zasadzie nie jest w stanie powiedzieć tego samego o tym, co się dzieje w bazie QXE. Jeśli chodzi o jednostki, mamy tutaj po jednym marinie i ten marin w tym momencie rozpocznie oczywiście ganianie się z tym SCV. Obaj gracze jak na razie, można powiedzieć, grają w ciemno. I Phoenix, świetna decyzja, buduje jednego Reapera tylko po to, żeby wskoczyć na cliff swojego przeciwnika i zobaczyć, co takiego dzieje się u niego w bazie, co jest według mnie bardzo dobrym pomysłem. QXE, jego fabryka jest już w połowie gotowa, podczas gdy Phoenix budowę swojej fabryki dopiero rozpoczyna. No i szczerze powiedziawszy, zobaczymy tutaj, czy ten Reaper jest już gotowy, za chwilę wyskoczy. Nie widać upgrade'u, więcej Reaperów chyba nie będzie budowanych, będzie to jedyny Reaper, jaki zostanie zbudowany, jeśli chodzi tutaj o Phoenixa. Nie sądzę, żeby budował ich więcej, ze względu na to, że w TVT no, nie są one zbyt często wykorzystywane. Czy QXE stracił tutaj? Nie, uratował swojego SCV, posiada dwa mariny oraz tego jednego właśnie SCV-a i chyba będzie starał się przejąć kontrolę nad tą wieżyczką. Phoenix, czy będzie tutaj decydował się na atak? Nie, jednak uciekł tym Reaperem Phoenix. Posiada oczywiście także jednego marudera oraz jednego marina, no i fabryka wymieniła się tutaj z barakami i będą budowane mass mariny tutaj z tych baraków, ponieważ jest tutaj dodawany do nich reaktor. Mamy także starport, który jest budowany i ten Reaper chyba będzie starał się tutaj wskoczyć na cliff, ale mamy tutaj dwa mariny, które będą go pilnować. Jeśli zdecyduje się tutaj na wskoczenie w ten cliff, no to może bardzo szybko tego Reapera straci i w tym momencie ma to miejsce, nawet chyba nie będzie w stanie uciec i nawet przeżył tutaj jeden z tych marinów. No naprawdę, naprawdę szkoda tutaj, że stracił tego Reapera. Nie był w stanie zbyt wiele zobaczyć Phoenix, podczas gdy QXE, no jakby to mówiąc, traci swojego SCV jako ofiarę tutaj dla Phoenixa. QXE buduje pierwszego Wikinga. Siege Mode jeszcze nie jest wymyślany, podczas gdy pierwszy czołg jest tutaj już wybudowany, a drugi znajduje się tutaj w budowie. Także pierwszy czołg dla Phoenixa, ale on posiada bardzo niewielką ilość jednostek, podczas gdy QXE posiada 8 marinów, więc jego przewaga jest dosyć duża. Obaj gracze decydują się na dosyć szybkie wikingi, no i tak jak mówiłem, możemy tutaj widzieć taki standardowy TVT z czołgami oraz wikingami, chociaż mamy tutaj dosyć dużą ilość jednostek piechoty, więc może nie być to aż takie. Phoenix tymczasem cofnął się tutaj w czas, żeby
żeby przeciwdziałać tym jednostkom. QXE nie wie, że QXE nie posiada Siege Mode'a, ale on także go nie posiada. Szczerze powiedziawszy, czy straci tutaj QXE tego Wikinga? Oba Wikingi zostały zniszczone. I w tym momencie QXE wie, że jego Phoenix wie, że jego przeciwnik posiada tutaj dosyć ciekawy mix jednostek jeszcze pod jego bazą. I szczerze powiedziawszy, jeśli QXE zdecyduje się na atak, to może być bardzo, bardzo zły pomysł. Nie posiada Siege Mode'a. Ilość jednostek, liczba jednostek, można powiedzieć, tutaj teraz jest po stronie Phoenixa. On posiada przewagę tutaj w tej ich liczbie. I czy będzie decydował się na ekspansję? Jak na razie nie widać, żeby jakakolwiek ekspansja była budowana. Obaj gracze budują jedynie więcej czołgów oraz chyba marinów. Szczerze powiedziawszy, no mariny są budowane trochę wolniej, jeśli chodzi o QXE, ponieważ nie posiadają reaktora przy swoich barakach. Lecz dosyć duża ilość minerałów powoduje, że będzie chyba w stanie zaekspować za chwilkę. I za chwilkę może okazać się dosyć późno, ponieważ będziemy mieli tutaj drop medivaka, ale QXE także nie pozostaje dłużny i będzie tutaj harasował linię minerałów swoją własną Banshee. I nie ma tutaj zbyt dużej ilości jednostek, w zasadzie żadnej jednostki, która by atakowała cokolwiek powietrznego. Wszystkie jednostki, które atakują powietrze, znajdują się w bazie QXE i Phoenix musi je uratować, jeśli chce mieć szansę pozbycia się tej Banshee, która już posiada 6 zabitych. Jedynie 21 SCV kontra 28 SCV QXE. 6 zabitych, nie wiem za bardzo w co strzela ta Banshee, że przez ostatnie 14-15 strzałów nie zdołała zabić ani jednej jednostki. No to był dosyć duży błąd, jeśli chodzi o QXE, że nie kontrolował tego odrobinkę lepiej. I czy Viking dogoni tą Banshee? Chyba tak, o mój Boże, katapultuj się. I niestety. Niestety nie miało tutaj zbyt dużych szans ta Banshee. QXE decyduje się na Command Center. Command Center Phoenixa jest już prawie skończony. I posiada on odrobinkę mniejszą ilość czołgów. Czy jest wymyślany Siege Mode? Dalej nie. Obaj gracze czy... Nie, przepraszam bardzo, QXE już posiada Siege Mode'a. I taką małą ekspedycyjną siłą decyduje się tutaj na wyjście z bazy. Razem z tym Medivakiem oczywiście, z 8 marinami. Czy będzie decydował, czy będzie w ogóle widział te jednostki? Tak, dokładnie, Phoenix widzi, że tutaj stoją tutaj te jednostki i chyba za chwilę straci tego marudera. Czy będzie wyładowywał dosyć dużą ilość marinów? Dokładnie tak, ale jest to troszeczkę za mało i troszeczkę za późno, żeby zdziałać tutaj cokolwiek. I QXE utrzymuje swój przyczółek, podczas gdy oczywiście tutaj trzyma swoje jednostki, żeby zapobiec dropowi, ale po prostu Medivac jest w stanie pokazać wizję na cliff. I większa ilość tych marinów ginie. QXE, czy będzie ekspował? Phoenix już zaekspował, oczywiście nie posiada jeszcze Siege Mode'a, nie wiem dlaczego jeszcze. I jeden strzał z tego Siege Tanka, czy może nawet dwa, skutecznie zniechęcają go do dalszej agresji. Nie wiem za bardzo, czym ma służyć tutaj to stanie tymi jednostkami QXE mniej więcej w tym miejscu. Zwłaszcza, że jest ich dosyć mało. Czy Phoenix ma Siege Mode'a? Dopiero teraz rozpoczął jego wymyślanie, o mój Boże. Cóż za późny Siege Mode, nie wiem za bardzo dlaczego był on tak późny. Banshee po prostu, nie wiem za bardzo, tutaj chyba chciały się spotkać tutaj na tajnej schadzce, niczym w Romeo i Julii. No ale niestety ta miłość zakończy się dosyć burzliwie. Zaraz zobaczymy tutaj, czy będzie decydował się na agresję. Stoi tutaj dosyć duża ilość marinów. No i w tym momencie dostaną one dwie salwy, dosyć duża ich ilość zginęła. Mariny także tutaj giną od Banshee, która w tym momencie została skloakowana. I niestety nie będą w stanie zniszczyć jej, żeby utrzymać ten bardzo mały punkt, którym starał się tutaj QXE zmusić swojego przeciwnika do jakiegoś skontejnowania. Phoenix tymczasem będzie puszczował dopiero teraz, w momencie, w którym to mówię. Siege Mode został wymyślony. 4 czołgi kontra 2, z czego jeden nie jest w ogóle wysiedżowany. Czy będzie miał tutaj miejsce Siege Mode? Idzie tutaj jedna salwa. Troszeczkę za bardzo się wysunął tutaj, ale Phoenix posiada tutaj swoją Banshee, którą będzie atakował. Jeśli rzuci tutaj, jest tutaj także druga Banshee. I o mój Boże, dosyć duża ilość tych Banshee w tym momencie jest zbudowana. QXE rzuca jednego skana tutaj. Czy drugi będzie miał miejsce? Dokładnie tak. Nie za dobrze tutaj wyszło to dla Phoenixa, który w tym momencie rozpoczyna ostrzał naturala swojego przeciwnika. I pomimo tego, że to QXE był agresorem przez większość czasu gry, to Phoenix naprawdę zdobywa tutaj przewagę. Stara się tutaj jak cokolwiek zrobić. Jeden czołg zostaje zniszczony, ale bardzo dobry skan powoduje,
że QX jest w bardzo złej sytuacji. Jego przeciwnik posiada pracującą ekspansję, podczas gdy jego natural jest pod ostrzałem. I to jest bardzo, bardzo, bardzo zła sytuacja. Oczywiście nie posiada tutaj za bardzo... Nie posiada tutaj za bardzo wizji tego naturala. Musi rzucać skany i w tej chwili QXC przechodzi do ofensywy, niszcząc tutaj budującą się ekspansję, ale traci oba czołgi. To był bardzo zły pomysł, żeby te oba czołgi stracić. Nie powinien tego robić za bardzo, podczas gdy Feniks oczywiście strzela tutaj dalej. Przez chwilę chociażby. Chyba tutaj wysyła mariny po prostu po jednym, żeby mieć widok na tą... Żeby mieć widok na tą ekspansję. Banshee spokojnie sobie poradzi. Mamy tutaj tylko jednego marina, który nawet jest na holdzie i spokojnie tutaj będzie w stanie pozbyć się tych trzech czołgów. I nie wiem za bardzo, dlaczego Feniks pushuje w tą stronę. Posiadając Banshee albo chociaż Wikingi, byłby w stanie spotować i zobaczyć, czy nie ma tutaj jakichkolwiek czołgów, i spokojnie byłby w stanie pushować swoją normalną tutaj tą dróżką, a nie biegać naokoło. Dwa czołgi, trzy czołgi zostały zniszczone za cenę jednej Banshee. Myślę, że była to dosyć dobra wymiana. Oczywiście Feniks niszczy, zmusza swojego przeciwnika do rzucania skanów, no i oczywiście niszczy kolejne jednostki tymi Banshee, ale szczerze powiedziawszy, nie jest to zbyt dobry haras. Nie wywiera ogromnej presji. O wiele lepszy był ten, który, jak widzieliście tutaj, atakował dosyć dużą ilością czołgów. No i zobaczymy, czy ulegnie to powtórzeniu, podczas gdy Banshee QXC za chwilę wpadnie tutaj w linię minerałów. Oczywiście musi uważać na tą wieżyczkę, żeby nie została ona zniszczona. Gdzie jest ta Banshee? Chyba będzie celował w natural. Także jest tutaj jedna wieżyczka, ale ustawiwszy się mniej więcej tutaj, może spokojnie atakować. I tak jak mówiłem, ogromny zasięg tej Banshee powoduje, że może zadać ona ogromne obrażenia. Rzuca, o, świetnie w tym momencie wykorzystuje, po pierwsze, o, świetna gra obu graczy. QXC wykorzystuje przewagę tego, że jest bardzo blisko z naturala do linii minerałów w mainie drogą powietrzną, a Feniks świetnie się przed tym broni, używając medivaka. Bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. QXC, nie wiem, co robią tutaj za bardzo te Wikingi, chyba były trochę pomóc Banshee na wypadek, gdyby była ona atakowana. Feniks wie, że tutaj te jednostki znajdują się i poruszają się w tą stronę. I czy będzie miał tutaj miejsce jakiś atak? QXC prawie stracił jednego Wikinga. I w tym momencie traci Banshee. Ale chyba będziemy widzieć tutaj drop. Medivac posiada 4 marudery. Przepraszam bardzo, 2 marudery oraz 3 mariny. I czy pomoże tutaj sobie tymi Wikingami, jakoś atakując tego Medivaca, może coś takiego? Zaraz zobaczymy. Nie, przepraszam bardzo, ląduje tymi trzema Wikingami. Nie wiem za bardzo, dlaczego atakuje tutaj tego Supply Depota. Mamy tutaj jeszcze 3 mariny. To był bardzo zły pomysł, żeby tego Supply'a atakować. O mój Boże, to mogło wyglądać o wiele lepiej. Feniks tymczasem posiada dosyć dużą ilość czołgów. Także posiada dosyć dużą ilość marinów. I jeśli spojrzymy tutaj... przewaga nie jest zbyt wielka, ale zobaczymy, ma miejsce kolejny drop. Po prostu QXC dropuje swojego przeciwnika we wszystkich miejscach, w których może. Kolejny medivac jest pusty, więc nie zada tutaj zbyt dużych obrażeń, ale zmusza to Feniksa do wycofania swoich jednostek. I będzie miał miejsce tutaj dosyć duży push. Mamy tutaj 6 czołgów, dosyć dużą ilość marinów oraz maruderów. I tych maruderów jest dokładnie jeden. I w tym momencie ma tutaj miejsce atak. I czy zdoła tutaj Feniks zadać jakiekolwiek obrażenia? 3 czołgi zostają tutaj rozłożone. I szczerze powiedziawszy, Feniks jest w świetnej sytuacji. Kolejne czołgi są tutaj rozkładane. Świetna ich ilość powoduje, że... O mój Boże, jak te SCV-y wszystkie eksplodowały naraz. QXC stara się jeszcze w jakikolwiek sposób bronić. I szczerze powiedziawszy, no ten jeden Siege Tank posiada jedynie 5 życia, ale ogromna ilość jednostek biegnie tutaj w stronę bazy. I nawet jeśli QXC poradzi sobie z tym, to posiada jedynie 86 limitu kontra 132 Feniksa. Feniks także wcześniej zaekspował, podczas gdy QXC swoją bazę posiada, swoją drugą, trzecią bazę posiada dopiero teraz. Mamy tutaj samotną Banshee, która jednak chyba nie zada zbyt dużych obrażeń. Jeszcze tutaj stara się jakoś rozłożyć te czołgi, ale zestimowane mariny oraz marudery wbiegają tutaj niczym pseudo kibice na stadion. I chyba nie będzie miał tutaj QXC nic do powiedzenia, jedynie 2 marudery, ogromna ilość SCV-ów jest niszczona. Feniks tą bardzo małą siłą jest w stanie zapewnić sobie zwycięstwo w pierwszej grze. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i za chwilę przejdziemy do gry numer 2.